Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Na czym polega nabożeństwo do Maryi? Część pierwsza, czyta Tomasz. Konieczność nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy Jednej. Przez Najświętszą Maryję Pannę przyszedł Jezus Chrystus na świat i przez nią też chce w świecie panować. Drugi. Maryja prowadziła życie ukryte, dlatego przez Ducha Świętego i Kościół zwana jest Alma Mater, Matką Ukrytą i Tajemniczą. Pokora jej była tak głęboka, że nie miało dla niej większego powabu nic, jak tylko prowadzić życie ukryte przed samą sobą i przed wszelkim stworzeniem, aby być znaną tylko Bogu. Trzeci. Bóg wysłuchał zanoszonych do niego próśb o życie ukryte ubogie i pełne upokorzeń, i w dobroci swojej zasłonił przed wzrokiem ludzkim jej poczęcie i narodzenie, tajemnice jej życia, jej zmartwychwstanie i w nawet rodzice nie znali jej dobrze, aniołowie zaś często pytali siebie nawzajem: i ista? Kim jest ta? Albowiem i przed nimi ją ukrył najwyższy ukrył, a jeśli czasem odsłaniał im rąbek tajemnic, to jeszcze większe wspaniałości przed nimi ukrywał. Czwarty Bóg Ojciec zgodził się na to, by za życia nie zdziałała żadnego mającego rozgłos cudu, choć dał jej ku temu władzę. Bóg-Syn zgodził się na to, by nie wypowiadała się prawie wcale, choć ją wzbogacił swoją mądrością. Bóg-Duch Święty, mimo że Maryja była jego wierną oblubienicą, sprawił, iż apostołowie i ewangeliści mówią o niej bardzo mało, tyle tylko, ile było konieczne, ażeby świat poznał Jezusa Chrystusa. Piąty. Maryja jest najdoskonalszym arcydziełem Najwyższego, którego znajomość i posiadanie zastrzegł on dla siebie. Maryja jest godną czci matką syna, któremu spodobało się za jej ziemskiego życia utwierdzać ją w pokorze przez to, że ją uniżał i ukrywał nazywając mu lir, niewiastą, jak gdyby mu była obcą, choć w sercu ją cenił i kochał bardziej niż wszyscy aniołowie i ludzie. Maryja jest owym zapieczętowanym źródłem, jest wierną oblubienicą ducha świętego, do której tylko on ma dostęp. Maryja jest przybytkiem i miejscem odpoczynku Trójcy Przenajświętszej, gdzie Bóg króluje w sposób wspanialszy i cudowniejszy niż gdziekolwiek indziej, nie wyłączając nawet jego siedziby nad cherubinami i Serafinami. Bez szczególniejszego przywileju żadne stworzenie, choćby najczystsze, nie ma wstępu do tej świątyni. 6. Ze świętymi mówię, że najświętsza Maryja jest rajem ziemskim nowego Adama, Chrystusa, który wcielił się tam za sprawą ducha świętego, by działać w nim niepojęte cuda. Maryja jest owym wielkim i cudownym światem Boga, pełnym niewypowiedzianych piękności i skarbów, jest wspaniałością, w której najwyższy ukrył, jakoby we własnym łonie, syna swego jedynego, a z nim wszystko, co najdoskonalsze i najkosztowniejsze. Ileż to rzeczy wielkich i ukrytych zdziałał Bóg Wszechmocny w tym cudownym stworzeniu. Jakże prawdziwie mówi Maryja sama o sobie mimo swej głębokiej pokory, fecit mihi magna potens estoński. Świat owych wielkich rzeczy nie zna, bo do tego jest niezdolny i niegodzień. Siódmy. Święci mówili przedziwne rzeczy o tym świętym mieście Boga i, jak sami przyznają, nigdy nie byli bardziej wymowni i szczęśliwi, jak wtedy, gdy o nim mówili. W końcu wołali głośno, że nie jest możliwe poznać wysokości jej zasług, które się wznoszą aż do tronu Boga, ani zmierzyć ogromu jej miłości, szerszej od całej Ziemi, ani pojąć wielkości jej władzy, którą ona posiada nawet nad Bogiem samym. Nie sposób wreszcie zbadać bezdennej głębokości jej pokory, jej cnót i wszelkich łask. O niepojęta wysokości! O niewypowiedziany ogromie! O bezmierna wielkości! O niewypowiedziany ogromie! O bezmierna wielkości! O głębio bezdena! Ósmy! Każdego dnia, z krańca ziemi do krańca, na wysokościach niebios i w najgłębszych odchłaniach, wszystko sławi, wszystko głosi przedziwną Maryję. Zarówno dziewięć chórów anielskich, jak i ludzie wszelkiego wieku i stanu, dobrzy i źli, nawet szatani siłą prawdy zniewoleni są zmuszeni zwać ją błogosławioną. Wszyscy aniołowie niebiescy, jak mówi święty Bonaventura, wołają do niej bezustannie: Święta, święta, święta Maryja, Boża Rodzicielka, Dziewica, i przesyłają jej codziennie miliony milionów razy pozdrowienie anielskie: zdrowaś, Maryjo. A oddając jej pokłon najgłębszy, proszą ją pokornie jak o łaskę, by ich zaszczycić raczyła choćby jednym ze swych rozkazów. Nawet święty Michał, książę całego Dworu Niebieskiego, oddaje jej z największą gorliwością, według słów święty Augustyna, wszelką cześć, innych do tego skłania i czeka skwapliwie, by go zaszczyciła jakąś misją i by z jej rozkazu wolno mu było oddać jednemu z jej sług. Jakąś przysługę. 9. Cała Ziemia jest pełna jej chwały, zwłaszcza kraje chrześcijańskie, a liczne królestwa, prowincje, diecezje i miasta obrały ją sobie za patronkę i opiekunkę. Mnóstwo kościołów katedralnych poświęcono Bogu pod jej wezwaniem. Nie ma kościoła bez ołtarza poświęconego jej czci. Nie ma kraju ani okolicy, gdzieby nie czczono cudownego jej obrazu, przed którym chorzy znajdują uzdrowienie, a wierni otrzymują liczne łaski. Ileż to bractw i kongregacji istnieje ku czci Maryi? Ileż zakonów nosi jej imię i znajduje się pod jej opieką? Ile braci i sióstr wszelkich zgromadzeń, ile zakonników i zakonnic głosi jej cześć i wysławia jej miłosierdzie. Nie ma dziecięcia, które by jej nie wielbiło, szczebiocząc zdrowaś, Maryjo. Trudno też ogrzesznika tak zatwardziałego, który by nie miał ku niej choć iskierki ufności. Nawet szatani w piekle odnoszą się do niej z szacunkiem, choć się jej lękają. Dziesiąty. Naprawdę zatem, musimy powiedzieć ze świętymi: De Maria num quam Satis. O Maryi nigdy dosyć. Maryję niedostatecznie dotąd sławiono, za mało wychwalano, czczono, kochano. Zbyt mało jej służono. Należy się jej więcej chwały, czci, miłości i nabożeństwa. Jedenasty. Istotnie trzeba powtórzyć z Duchem Świętym omnis Gloria Eus Filie Regis ap intus cała pełna chwały wchodzi córa królewska. I zdaje się, jakoby wszystka chwała zewnętrzna, o którą współbiegają się dla niej niebiosa i Ziemia, była niczym w porównaniu z chwałą, jaką stwórca wewnętrznie ją przyozdabia, a jaka ukryta jest przed marnymi stworzeniami, niezdolnymi wniknąć w tajemnice nad tajemnicami króla. 12. Zaprawdę, trzeba zawołać z apostołem, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, tak niepojęte są piękności, wspaniałości i doskonałości Maryi, tego cudu nad cudami, doskonałości łaski, natury i wiekuistej chwały. Jeśli chcesz zrozumieć matkę, mówi święty Euchiriusz, zrozum syna, gdyż jest ona godną matką Boga. Lecz tu niech zamilknie wszelki język. Trzynasty. Ze szczególną radością poddało mi serce to wszystko, co powyżej napisałem, by wykazać, że matka najświętsza dotąd nie była znana i że to jest jeden z powodów, dlaczego Jezus Chrystus nie jest tak znany, jak być powinien. Jeśli zatem, co jest pewne, nastąpi poznanie Jezusa Chrystusa i jego królestwo na świecie zapanuje, to może to być tylko koniecznym następstwem poznania królestwa Bogu rodzicy Maryi, która Chrystusa po raz pierwszy dała światu i która również po raz drugi go światu ukaże. Bóg chciał rozpocząć i zakończyć swe największe dzieła przez Najświętszą Maryję Pannę. 14. Wyznaje z Kościołem, że Maryja jako stworzenie, które wyszło z rąk Najwyższego, w porównaniu z Jego nieskończonym majestatem mniejsza jest niż najdrobniejszy pyłek, lub raczej, że jest niczym, gdyż jeden Bóg jest tym, który JST 13. To też ów pan wielmożny, całkiem niezależny i sam sobie wystarczający, nie potrzebował ani nie potrzebuje najświętszej dziewicy do spełnienia swojej woli i objawienia swojej chwały. Wystarczy mu tylko zechcieć, by wszystkiego dokonać. 15. Przyjąwszy jednak rzeczywisty stan rzeczy, twierdzę, że Bóg, który od chwili stworzenia najświętszej dziewicy, by chciał największe swe dzieła przez nią się rozpoczęły i dokonywały, nie zmieni z pewnością swego postępowania na wieki, gdyż jest Bogiem i nie podlega zmianom ani w swych zamiarach, ani w swym postępowaniu. Kropka. Bóg Ojciec nie inaczej dał światu Syna swego jednorodzonego, jak tylko przez Maryję. Choć patriarchowie z takim utęsknieniem za nim wzdychali, choć prorocy i święci Starego Przymierza przez cztery tysiące lat o skarb ten tak gorąco błagali, jedna Maryja wysłużyła go i znalazła łaskę u Boga mocą swych modlitw i wielkością swych cnót. Ponieważ świat nie był godzien, mówi święty Augustyn, otrzymać Syna Bożego bezpośrednio z rąk Ojca, dlatego dał go Bóg Maryi, by świat go otrzymał przez nią. Syn Boży stał się dla naszego zbawienia człowiekiem, lecz w Maryi i przez Maryję. Bóg Duch Święty ukształtował Jezusa Chrystusa w Maryi, uzyskawszy jednak najpierw przez jednego z przedniejszych sług swego dworu jej przyzwolenie. 17. Bóg Ojciec udzielił Maryi swojej płodności w granicach przystępnych dla czystego stworzenia, czyniąc ją zdolną porodzić swego syna oraz wszystkie członki jego mistycznego ciała. 18. Bóg syn wstąpił do jej dziewiczego łona, jako nowy Adam do swego ziemskiego raju, by w nim sobie upodobać i w ukryciu dokonywać cudów łaski. Bóg, stawszy się człowiekiem, znalazł swobodę i wolność w tym, że zamknął się w jej łonie. Okazał on swą moc, dozwalając, by go ta mała dzieweczka nosiła. Znalazł on swoją chwałę i chwałę Ojca w tym, że blask swój ukrył przed wszelkim stworzeniem ziemskim, odsłaniając go tylko Maryi. Okazał on swoją niezależność i swój majestat przez to, że chciał być zależnym od tej najmilszej dziewicy w swym wcieleniu, narodzeniu, ofiarowaniu w świątyni, w swoim życiu ukrytym przez lat trzydzieści, a nawet w swej śmierci, przy której Maryja musiała być obecna, aby mógł zjednoczyć się z nią w ofierze. Za jej przyzwoleniem ofiarował się Ojcu Przedwiecznemu, jak niegdyś Izaak został ofiarowany przez przyzwolenie Abrahama, poddającego się woli Boga. Maryja karmiła Boga wcielonego mlekiem, żywiła go, pielęgnowała, wychowywała i za nas złożyła w ofierze. O, przedziwna i niepojęta zależności Boga. Chociaż Duch Święty chciał przemilczeć w Ewangelii prawie wszystkie inne dzieła cudowne, które mądrość wcielona spełniła w swym życiu ukrytym, tej jednak zależności ukryć nie mógł, chcąc nam przez to pokazać, jaka w tym tkwi wartość i nieskończona chwała. Jezus Chrystus oddał Bogu Ojcu większą chwałę przez to, że poddany był swojej Matce przez lat trzydzieści, niż gdyby przez największe cuda nawrócił w tym czasie świat cały. Jak wielką chwałę oddaje Bogu ten, kto za przykładem Jezusa Chrystusa, jedynego naszego wzoru, poddaje się Maryi, by przypodobać się Bogu. 19. Przyglądając się dalej z uwagą życiu Jezusa Chrystusa, przekonamy się, że chciał On rozpocząć swą cudotwórczą działalność również przez Maryję. Słowem przez Maryję wypowiedzianym uświęcił Jana w łonie matki jego Elżbiety. Gdy Maryja przemówiła, Jan został uświęcony. Był to jego pierwszy i największy cud EASK i 15. Na jej pokorną prośbę przemienił w Kanie Galilejskiej wodę w wino. Był to pierwszy jego cud w porządku natury. Słowem Jezus zaczął czynić cuda przez Maryję, nie przestaje ich spełniać przez nią i przez nią będzie je spełniał do końca świata. Dwudziesty. Bóg Duch Święty, w Bogu niepłodny, to znaczy, nie dający początku innej osobie boskiej, stał się płodny przez Maryję, którą poślubił. Z nią i w niej i przez nią ukształtował swe arcydzieło, Boga wcielonego i aż do końca świata codziennie kształtuje wybranych i członki mistycznego ciała Chrystusa. To też gdy odkrywa on Maryję swą umiłowaną i nierozłączną oblubienicę w jakiejś duszy tym silniej i skuteczniej działa na nią, by ukształtować w owej duszy Jezusa Chrystusa, a duszę w Jezusie Chrystusie. 21. Nie znaczy to, jakobym chciał rzec, że najświętsza Maryja Panna dawała Duchowi Świętemu płodność, której on nie posiadał. Będąc Bogiem, posiada on płodność tak samo, jak ojciec i syn, choć nie wprowadza jej w czyn, ponieważ nie daje początku żadnej innej osobie boskiej. Ale pragnę powiedzieć, że Duch Święty, który najświętszej panny nie potrzebuje koniecznie, chciał jednak użyć jej pośrednictwa dla okazania swojej płodności, kształtując w niej i przez nią Jezusa Chrystusa oraz jego członki. Oto tajemnica łaski, ukryta nawet przed największymi uczonymi i najbardziej uduchowionymi spośród chrześcijan. 22. Sposób postępowania, jaki przyjęły trzy osoby trójcy przenajświętszej przy wcieleniu i przy pierwszym przyjściu na świat Jezusa Chrystusa, jest niezmienny. Codziennie zachowują one w sposób niewidzialny to samo postępowanie w Kościele Świętym i będzie tak do końca świata, do ostatniego przyjścia Jezusa Chrystusa. 23. Bóg Ojciec zebrał wszystkie wody i nazwał je morzem. Utworzył on też zbiornik wszystkich swoich łask i nazwał go Maryją. Bóg Najwyższy posiada skarbiec, składnicę bardzo bogatą, w której zamknął wszystko, co piękne, cenne, rzadkie i kosztowne, nawet własnego syna. Tą przebogatą skarbnicą jest właśnie Maryja. Święci nazywają ją skarbcem pana, bo z jego to pełni ludzie są wzbogacani. 24. Bóg syn swojej matce dał wszystko, co swym życiem, śmiercią, swymi nieskończonymi zasługami i przedziwnymi cnotami wysłużył. Uczynił ją szafarką tego wszystkiego, co ojciec mu dał w dziedzictwie. Przez nią daje swoim członkom udział w swych zasługach i cnotach i przez nią rozdaje łaski swoje. Maryja jest jego tajemniczym kanałem, przewodem, przez który łagodnie a obficie płyną bogactwa jego miłosierdzia. 25. Bóg Duch Święty udzielił Maryi, swojej wiernej oblubienicy niewypowiedzianych darów. Uczynił ją szafarką wszystkiego, co posiada, tak, iż ona jedna rozdziela wszelkie dary i łaski, dając, komu chce, ile chce, jak chce i kiedy chce. To też nikt z ludzi nie otrzyma żadnego daru niebieskiego, który by nie przeszedł przez jej dziewicze dłonie, albowiem wolą Boga jest, abyśmy wszystko mieli przez Maryję. W ten sposób chciał najwyższy wzbogacić, podnieść i uczcić tę, która z pokory przez całe życie chciała być ubogą i ukrytą, uniżając się aż do głębi nicości. Tak uczy Kościół, a z nim święci ojcowie. 26. Gdybym przemawiał do współczesnych uczonych, starałbym się wszystko, co tu w prosty sposób podaje, ściśle udowodnić na podstawie Pisma Świętego i Ojców Kościoła, przytaczając odnośne cytaty po łacinie. Przytoczyłbym również szereg niezbitych dowodów, które podaje Wielebny o Płar w swym dziele pod tytułem. Troista korona najświętszej dziewicy. Ale ponieważ przemawiam przeważnie do ludzi ubogich i prostych, do ludzi dobrej woli, którzy mają zwykle więcej wiary niż uczeni i z większą wierzą prostotą i zasługą, poprzestaję też na prostym przedstawieniu prawdy, nie zatrzymując się długo nad cytatami, których by i tak nie rozumieli. Mimo to jednak przytoczę niektóre z nich, ale bez specjalnego wyboru. 27. Ponieważ łaska doskonali naturę, a chwała łaskę, dlatego jest pewne, że Pan Jezus w niebie tak samo jest synem Maryi, jak nim był na Ziemi. Przeto zachował on względem niej uległość i posłuszeństwo najdoskonalszego syna wobec najlepszej matki. Wszakże we wspomnianej zależności nie wolno upatrywać jakiegoś poniżenia lub jakiejś dla Jezusa Chrystusa niedoskonałości. Maryja bowiem stoi nieskończenie niżej od swego syna, będącego bogiem, i dlatego nie daje mu rozkazów tak, jakby to czyniła Matka Ziemska względem podwładnego sobie dziecka. Maryja, przebóstwiona przez ową łaskę i chwałę, która przebóstwia wszystkich świętych, nie prosi o nic, nie żąda niczego, nie czyni nic, co by się sprzeciwiało przedwiecznej i niezmiennej woli Bożej. Gdy więc czytamy w pismach święty Bernarda, święty Bernardyna, święty Bonawentury i innych świętych, że zarówno w niebie, jak i na ziemi, wszystko, nawet sam Bóg, podlega najświętszej Maryi Pannie, to chcą oni przez to powiedzieć, iż władza i moc, której Pan Bóg raczył jej udzielić, jest tak wielka, że zdaje się, jakoby ona posiadała tę samą władzę, co Bóg. Jej zaś modlitwy i prośby są u pana Boga tak wszechpotężne, że wprost uchodzą za rozkazy przed majestatem Boga, który nigdy nie odrzuca próśb swej ukochanej matki, bo pokorne są zawsze i zgodne z jego wolą. Jeżeli Mojżesz siłą swej modlitwy zdołał tak skutecznie powstrzymać Boży gniew na Izraelitów, iż Najwyższy i nieskończenie miłosierny Pan, nie mogąc się oprzeć, prosił Mojżesza, by ten nie wstrzymywał zapalczywości jego gniewu wobec owego buntowniczego ludu, cóż dopiero sądzić o modlitwie pokornej Maryi, godnej Matki Boga, która wobec majestatu Bożego potężniejsza jest niż prośby i orędownictwo wszystkich aniołów i świętych w niebie i na ziemi. 28. Maryja rozkazuje w niebie aniołom i błogosławionym. W nagrodę za jej głęboką pokorę Bóg dał jej władzę i zlecił posłannictwo, aby trony opróżnione przez upadłych skutkiem pychy aniołów obsadzała świętymi. Taka jest wola najwyższego, który wywyższa pokornych, by niebo, ziemia i piekło bezwzględnie poddane były rozkazom pokornej Maryi, którą uczynił królową nieba i ziemi, hetmanką swych zastępów, skarbnicą swoich bogactw, szafarką łask, sprawczynią wielkich cudów, pośredniczką ludzi, zagładą nieprzyjaciół Boga i wierną towarzyszką swej chwały i swoich triumfów. 29 Bóg Ojciec aż do skończenia świata pragnie sobie kształtować dzieci za pośrednictwem Maryi, do której mówi, in Jacob Inhabita, zamieszkaj w Jakubie, to znaczy, uczyń sobie stały przybytek i stolicę w moich dzieciach i w wybranych wyobrażonych przez Jakuba, a nie w dzieciach szatana i odrzuconych, których wyobraża Ezaf. 30. Podobnie, jak w porządku naturalnym i cielesnym dziecko ma ojca i matkę, tak w porządku nadprzyrodzonym i duchowym mamy ojca, Boga i matkę, Maryję. Wszystkie prawdziwe dzieci Boże i wybrani mają Boga za Ojca, a Maryję za Matkę, a kto nie ma Maryi za Matkę, ten nie ma Boga za Ojca. I dlatego ci, co pójdą na potępienie, mianowicie heretycy, schizmatycy i tym podobne, którzy najświętszej Maryi Panny nienawidzą lub odnoszą się wobec niej z pogardą i obojętnością, nie mają Boga za Ojca, jakkolwiek się tym szczycą, gdyż nie mają Maryi za Matkę gdyby bowiem mieli ją za matkę, kochaliby ją i czcili, jak prawdziwe i dobre dziecko kocha i czci tę matkę, jaka je na świat wydała. Najbardziej niezawodnym znakiem, po którym można rozpoznać odstępców, głosicieli błędnych nauk i tych, których Bóg nie zaliczył w poczet wybranych, jest to, że mają oni dla matki najświętszej tylko wzgardę lub obojętność i starają się słowem i przykładem, otwarcie lub skrycie, nieraz pod pięknymi pozorami, umniejszać nabożeństwo i miłość do niej. Niestety Bóg Ojciec nie powiedział Maryi, by w nich założyła swoje mieszkanie, albowiem oni są dziećmi Ezawa. 31. Bóg Syn pragnie się codziennie kształtować w swoich członkach i niejako wcielać przez ukochaną swoją matkę i mówi jej: In Izrael Hareditare w Izraelu obejmij DZ i EDZ i CTW o 22, jakby mówił: Ojciec dał mi w dziedzictwie wszystkie narody ziemi, wszystkich ludzi dobrych i złych, wybranych do chwały wiecznej i odrzuconych. Pierwszych złotym poprowadzę berłem, drugich żelaznym prętem, dla jednych będę ojcem i rzecznikiem, dla drugich sprawiedliwym mścicielem, a sędzią wszystkich. Ty natomiast, matko ukochana, posiądziesz w dziedzictwie tylko wybranych, wyobrażonych przez Izraela. Jako dobra matka, ty ich porodzisz, wykarmisz i wychowanie owasz, a jako ich królowa będziesz nimi kierować, będziesz nimi rządzić i ich bronić. 33. Co więcej, ponieważ obecnie Jezus jest tak samo owocem Maryi, jak niegdyś, co wszak niebo i Ziemia każdego dnia tysiące razy jej powtarzają, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, więc pewne jest, że Jezus Chrystus dla poszczególnego człowieka, który go posiada, jest tak samo prawdziwie owocem i dziełem Maryi, jak i dla wszystkich razem. I dlatego każdy wierny, w którego sercu ukształtowany jest Jezus Chrystus, śmiało może powiedzieć, wszystko zawdzięczam Maryi, wszystko, co mam, jest jej dziełem i jest jej owocem, bez niej tego nie mógłbym posiadać. Słowa, które święty Paweł stosuje do siebie, w niej pełniejsze mają zastosowanie quos iterum parturio, donec in wobis formetur Christus, dzieci moje, oto ponownie w bólach was rodzę, aż Chrystus w was się ukształtuje. Święty Augustyn, prześcigając niejako sam siebie oraz to, co właśnie powiedziałem, mówi, aby wszyscy wybrani mogli się upodobnić do obrazu Syna Bożego, dopóki pozostają na tym świecie, ukryci są w łonie Najświętszej Maryi Panny, gdzie Ona ich strzeże, karmi i pielęgnuje, i gdzie wzrastają, aż ich ta dobra Matka nie zrodzi po śmierci do wiekuistej chwały. Śmierć bowiem jest dla nich właściwym dniem narodzin, jak Kościół nazywa Dzień Śmierci Sprawiedliwych. O, tajemnico łaski! Tajemnico nieznana odrzuconym, a tak mało znana wybranym do chwały wiecznej. 34. Bóg Duch Święty pragnie w Maryi i przez Maryję kształtować sobie wybranych i mówi do niej, in electis mais mite umiłowana moja oblubienico, między wybranymi moimi zapuść korzenie wszystkich twych cnót, aby wzrastali z cnoty w cnotę, z łaski w łaskę. Tak wielkie znalazłem upodobanie w Tobie, gdy żyłaś na Ziemi ćwicząc się w najwznioślejszych cnotach, że pragnę odnajdować Cię jeszcze na Ziemi, mimo że nie przestajesz być w niebie. Odradzaj się zatem i odtwarzaj w mych wybranych, abym w nich z upodobaniem dostrzegał korzenie Twej niezłomnej wiary, Twej głębokiej pokory, Twego bezgranicznego umartwienia, Twej wzniosłej modlitwy, Twego żarliwego miłosierdzia, silnej nadziei i wszystkich cnót Twoich. Zawsze jesteś moją oblubienicą wierną, czystą i płodną, jak niegdyś. Niech więc wiara Twoja daje mi wiernych, czystość Twoja dziewice, niech Twoja płodność daje mi wybranych i rozszerza mój kościół. 35. Kiedy Maryja zapuści korzenie w czyjejś duszy, czyni w niej cuda łaski, które ona jedna czynić może, bo jest tą płodną dziewicą, co w czystości i płodności nigdy nie miała ani mieć nie będzie podobnej sobie. Za sprawą Ducha Świętego Maryja poczęła największe arcydzieło, jakie kiedykolwiek istniało i istnieć będzie, Boga Człowieka. Niepokalana dziewica będzie też czynić owe największe rzeczy, które w czasach ostatecznych dziać się będą. Kształtowanie i wychowywanie tych wielkich świętych, którzy wówczas nastaną, dla niej są zastrzeżone, bo tylko Maryja, ta przedziwna i cudowna dziewica, w łączności z Duchem Świętym, sprawiać może rzeczy niezwykłe i nadzwyczajne. 36. Kiedy Duch Święty, jej oblubieniec, znajduje ją w jakiejś duszy, wnet zbliża się ku niej, wstępuje w nią całkowicie i udziela się jej na miarę, miejsca udzielonego jego oblubienicy. Jednym z głównych powodów, dla których Duch Święty nie czyni po dziś dzień w duszach uderzających cudów łaski, jest to, że nie są one wystarczająco ściśle zjednoczone z jego wierną i nierozłączną oblubienicą. Powiadam nierozłączną oblubienicą, gdyż odkąd Duch Święty substancjalna miłość Ojca i Syna poślubił Maryję, by ukształtować Jezusa Chrystusa, głowę wybranych i Jezusa Chrystusa w wybranych odtąd nigdy się jej nie wyrzekł, ponieważ ona zawsze była wierną i płodną. Nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy jest konieczne. 37 z tego, co właśnie powiedziałem, należy oczywiście wyciągnąć wniosek, po pierwsze, że Maryja otrzymała od Boga wielką władzę nad duszami wybranych inaczej nie mogłaby w nich czynić sobie mieszkania co nakazał jej bóg ojciec nie mogłaby ich kształtować karmić i jako matka rodzić do życia wiecznego nie mogłaby uważać ich za swoje dziedzictwo nie mogłaby kształtować ich w Jezusie Chrystusie ani Jezusa Chrystusa w nich nie mogłaby zapuszczać w ich sercu korzeni swoich cnót i być nierozłączną towarzyszką ducha świętego we wszystkich dziełach łaski nie mogłaby ona powtarzam czynić tego wszystkiego gdyby nie miała prawa i władzy nad duszami mocą osobliwej łaski najwyższego który dając jej władzę nad swoim jedynym i rodzonym synem, dał jej także władzę nad swymi przybranymi dziećmi, nie tylko co do ciała, bo niewiele by to znaczyło, ale także co do duszy. 38. Maryja jest królową nieba i ziemi dzięki łasce, podobnie jak Jezus Chrystus jest ich królem ze swej natury i jako zdobywca Królestwo Jezusa Chrystusa istnieje głównie w sercu i we wnętrzu człowieka. Według słów Pisma Świętego: Królestwo Boże pośród was jest 28. Tak samo i królestwo Najświętszej Dziewicy rozwija się głównie we wnętrzu człowieka, to znaczy w jego duszy. Dzięki temu Maryja otrzymuje wraz z swym synem więcej chwały w duszach niż we wszystkich stworzeniach widzialnych. Dlatego wraz ze świętymi możemy Maryję nazywać Królową Serc. 39. Po drugie, należy wnioskować, iż skoro najświętsza dziewica była dla Boga konieczna, koniecznością, którą nazywamy hipotetyczną, wynikającą z Jego woli, to tym bardziej jest ona niezbędna ludziom, by mogli oni osiągnąć swój cel ostateczny. Dlatego nie wolno nabożeństwa do najświętszej dziewicy stawiać na równi z nabożeństwem do świętych, jak gdyby ono było niekonieczne lub nadobowiązkowe. Czterdzieste uczeni i świątobliwi Suarez z Towarzystwa Jezusowego, Justus Lipsius, doktor z i wielu innych opierając się na ojcach Kościoła, mianowicie na nauce święty Augustyna, święty Efrema z Edessy. Święty Cyryla Jerozolimskiego, święty Germana z Konstantynopola, święty Jana Damasceńskiego, święty Anzelma, święty Bernarda, święty Bernardyna, święty Tomasza, święty Bonawentury udowadniają, iż nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy jest do zbawienia konieczne oraz że brak czci i miłości dla niej jest niezawodnym znakiem potępienia, co nawet Lampadiusz, pseudoreformator i kilku innych kacerzy wyraźnie stwierdza. I odwrotnie, całkowite i szczere oddanie się jej stanowi niezawodny znak wybraństwa. 41. Dowodzą tego figury i słowa Starego oraz Nowego Testamentu stwierdza to nauka i przykład świętych, a rozum i doświadczenie dają temu świadectwo. Nawet szatan i jego POPLECZNICY i CY30 zniewoleni siłą prawdy, często zmuszeni byli to przyznać, wbrew swej własnej woli. Aby tę prawdę udowodnić, zebrałem długi szereg fragmentów z pism świętych ojców i doktorów Kościoła. Nie chcąc jednak wywodów swoich zbytnio przedłużać, poprzestaję na jednym: Tobie się oddaję, święta dziewico, bo jesteś puklerzem zbawienia, jaki Bóg daje tym, których chce ZBAW i Cię 31, święty Jan Damasceński. 42. Chciałbym tu przytoczyć dwa wydarzenia świadczące o prawdziwości tych słów, a mianowicie, jeden. To, które można znaleźć w kronikach święty Franciszka. Czytamy tam, jak w ekstazie ujrzał on wielką drabinę, wznoszącą się do nieba. Na jej szczycie znajdowała się najświętsza panna. Przez to widzenie zrozumiał, że trzeba po tej właśnie drabinie wspinać się, by dojść do nieba. Drugi. To, które przytaczają kroniki święty Dominika. Jest w nich mowa o biednym heretyku, opętanym przez piętnaście tysięcy szatanów. Działo się to w pobliżu Karkason, gdzie święty Dominik wygłaszał kazania o Różańcu. Szatanici, na rozkaz dany im przez Najświętszą Pannę, ku własnemu zawstydzeniu byli zmuszeni wygłosić dobitnie i jawnie kilka wielkich i pocieszających prawd dotyczących nabożeństwa do Matki Bożej. Owej autentycznej opowieści i pochwał na temat nabożeństwa do Najświętszej Panny, wyrażonych przez szatana przeciw jego woli, nie sposób czytać bez wylewania łez radości. 43. Jeśli nabożeństwo do najświętszej dziewicy konieczne jest dla wszystkich ludzi chcących osiągnąć żywot wieczny, to o wiele potrzebniejsze jest ono tym, którzy powołani są do pełni doskonałości. Nie wierzę, by ktokolwiek mógł dojść do ścisłego zjednoczenia z Panem Bogiem i do doskonałej wierności duchowi świętemu, jeśli nie jest ściśle zjednoczony z najświętszą dziewicą i nie zależy całkowicie od jej pomocy. 44. Tylko Maryja znalazła łaskę u Boga bez pomocy innej ludzkiej istoty. Wszyscy, którzy po Maryi znaleźli łaskę u Boga, znaleźli ją jedynie przez Maryję i tylko przez nią znajdą ją ci, którzy jeszcze przyjdą święty Bonaventura. Maryja była pełna łaski, kiedy pozdrowił ją Archanią Gabriel, została przepełniona obfitością łask, kiedy Duch Święty na nią zstąpił i w sposób tajemniczy ją osłonił te zaś podwójną obfitość Maryja z dnia na dzień i w każdej chwili tak pomnażała, że osiągnęła niezmierzony i niepojęty stopień łaski. Najwyższy uczynił Maryję jedyną skarbnicą swoich bogactw i jedyną szafarką łask, aby według swojej woli uszlachetniała, podnosiła i wzbogacała ludzi, aby wprowadzała kogo zechce na wąską drogę wiodącą do nieba, aby przeprowadzała kogo zechce, mimo wszelkich przeszkód, przez ciasną bramę życia, aby wreszcie dała tron, berło i koronę królewską, komu jej się podoba. Jezus jest zawsze i wszędzie owocem i synem Maryi, a Maryja jest wszędzie prawdziwym drzewem. Które nosi owoc żywota, i prawdziwą matką, która rodzi Jezusa Chrystusa. 46. Wszyscy możni narodów, powtarzam za święty Bernardem wyrażenie Pisma Świętego, z błaganiem upadać będą przed obliczem Twoim po wszystkie wieki, zwłaszcza przy końcu świata. Najwięksi święci, dusze najbogatsze w łaskę i cnotę, modlić się będą najusilniej do najświętszej dziewicy i ciągle będą się w nią wpatrywać, jako w doskonały wzór do naśladowania i potężną pomoc we wszelkich potrzebach. 47. Powiedziałem, że stanie się to zwłaszcza przy końcu świata i to wkrótce, gdyż Najwyższy wraz ze swoją najświętszą matką muszą ukształtować sobie wielkich świętych. Dalece przewyższą oni świętością wielu innych świętych, niczym cedry Libanu przewyższające niskie krzewy, jak to Bóg objawił pewnej świętej duszy, której życie opisał renty. 48. Owe wielkie dusze, pełne łaski i gorliwości, będą powołane do stawienia oporu nieprzyjaciołom Boga, którzy zewsząd zajadle podniosą głowy. Zapałają one szczególniejszym nabożeństwem do najświętszej dziewicy, będą oświecone jej światłem, będą karmione jej mlekiem, kierowane jej duchem, wspierane jej ramieniem i otoczone jej opieką tak, iż jedną ręką będą walczyć, a drugą budować. Jedną ręką będą zwalczać, powalać, miażdżyć heretyków wraz z ich herezjami, schizmatyków wraz z ich schizmami, bałwochwalców z ich bałwochwalstwem, grzeszników z ich bezbożnictwem, a drugą ręką będą budować prawdziwą świątynię Salomona i mistyczne miasto Boże, to znaczy najświętszą pannę, zwaną przez ojców Kościoła świątynią Salomona i miastem Bożym święty Augustyn. Słowem i przykładem pobudzą świat cały do doskonałego nabożeństwa do najświętszej panny, im wprawdzie przysporzy co mnóstwo nieprzyjaciół, ale też wyjedna dużo zwycięstw i ogrom chwały dla Boga. Bóg objawił to święty Wincentemu Ferreriuszowi, wielkiemu apostołowi swego wieku XV. Święty sam wyraźnie zaznacza to w jednym ze swych dzieł. Zdaje się, jakoby Duch Święty przepowiedział już to wszystko w Psalmie 59, i poznają wszyscy, że Bóg panuje nad Jakubem, aż do krańców Ziemi, co wieczór powracają oni i przymierają głodem jak psy, i krążą wokoło miasta, szukając zdobyczy. Owym miastem, które ludzie znajdą przy końcu czasów, by się nawrócić i zaspokoić pragnienie sprawiedliwości, jakie będą odczuwać, jest najświętsza Maryja Panna, którą Duch Święty nazwał miastem Boży konieczność nabożeństwa do Maryi, zwłaszcza w czasach ostatecznych. 49. Przez Maryję rozpoczęło się zbawienie świata i przez Maryję musi się ono dopełnić. Przy pierwszym przyjściu Jezusa Chrystusa Maryja prawie wcale się nie ukazywała, aby ludzie, którzy o osobie jej Syna mało jeszcze wiedzieli, nie przywiązywali się do niej zbyt ziemskim i przyrodzonym uczuciem, oddalając się przez to od prawdy. A gdyby Maryja bardziej była znana, niezawodnie by to nastąpiło z powodu cudownego jej wdzięku, którym najwyższy także na zewnątrz ją ozdobił. To też Dionizy pseudo Gita pisze, iż gdy ją ujrzał, z powodu jej tajemniczego uroku i niezrównanej piękności, byłby wziął ją za bóstwo, gdyby wiara, w której był ugruntowany, nie pouczyła go, że ona nim nie jest. Natomiast przy drugim przyjściu Jezusa Chrystusa Maryja musi być znana i przez Ducha Świętego objawiona, aby to przez nią Chrystusa poznano, kochano i mu służono, albowiem powody, dla których Duch Święty ukrył swoją oblubienicę za jej życia ziemskiego, dając w Ewangelii tak szczupłe o niej objawienie, już istnieć nie będą. 2. Na czym polega nabożeństwo do Maryi? A. Podstawowe prawdy nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy. 60. Mówiliśmy dotychczas o konieczności nabożeństwa do najświętszej dziewicy. Teraz z Bożą Pomocą wytłumaczę, na czym to nabożeństwo polega. Najpierw jednak podam kilka prawd zasadniczych, które to wzniosłe i tak gruntownie uzasadnione nabożeństwo postawią we właściwym świetle. Jezus Chrystus jest ostatecznym celem wszelkiej naszej pobożności. 61. Pierwsza prawda, Jezus Chrystus, nasz zbawiciel, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, musi być ostatecznym celem wszelkiej naszej pobożności, inaczej byłaby ona fałszywa i zwodnicza. Jezus Chrystus to alfa i omega, początek i koniec wszystkiego. Pracujemy to, jak mówi apostoł, by każdego człowieka uczynić doskonałym w Jezusie Chrystusie, gdyż tylko w nim mieszka cała pełnia bóstwa i cała pełnia łaski, cnoty i doskonałości. Tylko w nim otrzymaliśmy pełnię błogosławieństwa duchowego. Chrystus jest naszym jedynym mistrzem, który ma nas nauczać, jedynym panem, od którego zależymy, jedyną głową, z którą mamy być zjednoczeni, jedynym wzorem, do którego mamy się upodobnić, naszym. Jedynym lekarzem, który ma nas uzdrowić, jedynym pasterzem, który ma nas żywić, jedyną drogą, która ma nas prowadzić, jedyną prawdą, której musimy wierzyć, jedynym życiem, które ma nas ożywiać, słowem, jest naszym jedynym wszystkim we wszystkim, które ma nam wystarczyć. Albowiem nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Bóg nie położył innego fundamentu dla naszego zbawienia, dla naszej doskonałości i naszej chwały, niż Jezusa Chrystusa. Każda budowla, która nie spoczywa na tej opocze, stoi na lotnym piasku i wcześniej czy później runie. Każdy wierny, który nie trwa w nim jak latorośl w winnym szczepie, opadnie, uschnie i będzie wart tylko wrzucenia w ogień. Gdy jesteśmy w Jezusie Chrystusie, a Jezus Chrystus jest w nas, nie potrzebujemy obawiać się potępienia. Ani aniołowie w niebie, ani ludzie na ziemi, ani demony w piekle, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie może nam szkodzić, bo nie może nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie. Przez Niego, z Nim i w Nim możemy wszystko, możemy oddać Bogu Ojców jedności Ducha Świętego wszelką cześć i chwałę, stać się doskonałymi, a dla naszego bliźniego być miłą wonią Chrystusową na żywot wieczny. 62. Jeśli więc ustanawiamy doskonałe nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy, to jedynie po to, by nasze nabożeństwo do Jezusa Chrystusa stało się gruntowniejsze i doskonalsze oraz by podać łatwy i pewny środek do znalezienia Chrystusa. Gdyby nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy oddalało nas od Jezusa Chrystusa, to trzeba by je odrzucić jako złudzenie szatańskie. Tymczasem rzecz ma się przeciwnie, jak to już wykazałem i jeszcze wykażę. Nabożeństwo to jest konieczne, ale po to, by Jezusa Chrystusa całkowicie znaleźć, ukochać go i wiernie mu służyć. 63. Mój umiłowany Jezu, tu zwracam się do Ciebie, by serdecznie użalić się przed Twym Majestatem, że większość chrześcijan, nawet spośród bardzo uczonych, nie rozumie koniecznej łączności, jaka istnieje między Tobą a Twą świętą matką. Ty, Panie, zawsze jesteś z Maryją, a Maryja zawsze jest z Tobą i bez Ciebie być nie może, inaczej przestałaby być tym, czym jest. Łaska tak ją przekształciła w Ciebie, że już nie ona żyje i nie ona jest, ale Ty, mój Jezu, żyjesz i królujesz w niej doskonalej niż we wszystkich aniołach i błogosławionych. Gdyby ludzie znali chwałę i miłość, jakie otrzymujesz w tej przedziwnej istocie, zaprawdę, przyjmowaliby Ciebie i ją z zupełnie innymi uczuciami. Maryja jest tak ściśle z Tobą zjednoczona, że łatwiej byłoby oddzielić światło od słońca i żar od ognia, a nawet, powiem śmiało, prędzej można by odłączyć od Ciebie wszystkich aniołów i błogosławionych, aniżeli Twą błogosławioną matkę, gdyż ona goręcej Cię kocha i doskonale Cię sławi niż wszelkie inne stworzenia razem. 64. Czyż nie jest to godne pożałowania, najmilszy mój Mistrzu, gdy się widzi panujące na Ziemi ciemnotę i nieuświadomienie względem Twej świętej matki? Nie mówię tu o bałwochwalcach i poganach, którzy ciebie nie znając, nie starają się też poznać jej. Nie mówię również o heretykach i odszczepieńcach, co odłączywszy się od ciebie i twego świętego kościoła, nie troszczą się o nabożeństwo do twej świętej matki. Mówię tu o chrześcijanach katolikach, a nawet, wśród katolików uczonych, którzy ucząc prawd innych ludzi, znają ciebie i Twoją świętą matkę chyba tylko czysto rozumowo, sucho i obojętnie. Rzadko kiedy mówią o Twej świętej Matce i o nabożeństwie, jakie do niej mieć powinniśmy, ponieważ, jak twierdzą, lękają się, by go nie nadużyto, a tobie nie uchybiono, oddając cześć Twej świętej Matce zbyt wielką. Kiedy widzą lub słyszą, że jakiś czciciel najświętszej dziewicy często mówi o nabożeństwie do tej dobrej matki z czułością, siłą i przekonaniem, jako o środku pewnym i wolnym od złudzeń, jako o drodze krótkiej i bezpiecznej, jako o ścieżce niepokalanej i o cudownej tajemnicy, by cię odnaleźć i doskonale umiłować, wnet powstają przeciwko niemu i przytaczają tysiące fałszywych dowodów, by mu wykazać, że nie powinien tyle mówić o najświętszej dziewicy, że pod tym względem dzieją się wielkie nadużycia, że należy starać się by je usunąć. Twierdzą iż trzeba raczej mówić o Tobie, pobudzać wiernych do nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy, którą kochają wystarczająco. Niekiedy rozprawiają o nabożeństwie do Twej Świętej Matki, ale nie po to, aby je rozszerzać, lecz by usuwać nadużycia, jakich w nim rzekomo upatrują. Tymczasem brak im pobożności i gorącego nabożeństwa nawet do Ciebie, Panie, a to dlatego, że nie znają Maryi. Uważają koronkę, szkaplerz i różaniec za nabożeństwa odpowiednie dla umysłów słabych i dla ludzi ciemnych, zbędne więc do dla osiągnięcia zbawienia. A gdy spotkają kogoś z różańcem w ręku, zaraz starają się odmienić jego myśli i uczucia. Zamiast różańca zalecają mu odmawianie siedmiu psalmów pokutnych, w miejsce nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy, nabożeństwo do Jezusa Chrystusa. 65. Jednakże, mój umiłowany Mistrzu, większość tych uczonych nie zdoła odwieść nas od nabożeństwa do Najświętszej Panny i sprawić, byśmy stali się wobec Niego obojętni, i to będzie dla nich upokorzenie za ich pychę. Ustrzesz mnie, Panie, ustrzesz od ich uczuć i praktyk, a daj mi udział we wdzięczności, poważaniu, szacunku i miłości, które Ty sam okazujesz Twej Świętej Matce, abym Ciebie miłował i chwalił tym więcej, im dokładniej będę Cię naśladował i im bliżej przy Tobie będę kroczył. 66. Jeżeli dotąd nic jeszcze nie powiedziałem na cześć Twej Świętej Matki, uczyń mnie godnym, ażebym ją chwalił, fak medintuam matrem kolauder, wbrew wszystkim wrogom, którzy przecież i Twoimi są wrogami, abym ze świętymi radośnie mógł powiedzieć, non praesumat se sehaber propitium, qui benedictam matrem Offensam habuerit, niech się nie spodziewa miłosierdzia Bożego, kto Jego Świętą Matkę obraża. 67. Abym zaś z Twojego miłosierdzia otrzymał łaskę doskonałego nabożeństwa do Twej świętej Matki i mógł je rozkrzewiać po całej ziemi, spraw niech Cię ukocham gorącą miłością. Przyjmij żarliwą modlitwę, którą ze święty Augustynem zanoszę do ciebie. Tyś jest Chrystus, ojciec mój święty, mój Bóg litościwy, mój wielki król, mój pasterz dobry, mistrz mój jedyny, wspomożyciel mój najlepszy, umiłowany mój przepiękny, mój chleb żywy, mój kapłan na wieki, przewodnik mój do ojczyzny. Ma światłość prawdziwa, słodycz moja święta, moja droga prosta, moja mądrość jasnością lśniąca, prostota nieskalana, mój pokój niezmącony, cała straż moja, dziedzictwo me drogie, moje wieczne zbawienie. Chryste Jezu, mój najmilszy Panie, czemuż w całym swym życiu pragnąłem i kochałem cokolwiek, prócz ciebie, Boga mego? Gdzież byłem, kiedy myślą i sercem nie byłem z tobą? Odtąd będzie inaczej. Wszystkie moje pragnienia, rozpalajcie się i ulatujcie do Pana Jezusa. Biegnijcie, dość już zwłoki, śpiesznie zmierzajcie do celu waszego, szukajcie tego, którego szukacie. Jezu, niech wyklęty będzie, kto ciebie nie kocha, niech przepełniony będzie goryczą, kto ciebie nie miłuje. O, słodki Jezu, niech cię ukocha, niech rozraduje się w tobie, niech cię podziwia wszelki rozum oddany chwale Twojej. Boże serca mego i cząstko moja, Chryste Jezu, niech umrze w sercu moim własny mój duch, a żyj we mnie ty. Niech się rozpali we wnętrzu moim żywy węgiel Twojej miłości, niech się wzmaga i rozpali ogniem potężnym, niechaj się pali nieustannie na ołtarzu serca mego, niech żarzy się we wnętrznościach moich i niech w głębi duszy mojej płonie. Obym w dniu skonania mego stanął doskonały przed obliczem Twoim. Amen. Należymy do Jezusa Chrystusa i do Maryi jako niewolnicy. 68. Druga prawda, z powyższych uwag wykazujących, kim Jezus Chrystus jest dla nas, wynika, że nie należymy do samych siebie, jak mówi apostoł, lecz całkowicie do Chrystusa jako Jego członki i Jego niewolnicy, których odkupił nieskończenie drogo, bo za cenę swojej drogocennej krwi. Przed Chrztem Święty byliśmy niewolnikami szatana. Chrzest święty uczynił nas prawdziwymi niewolnikami Jezusa Chrystusa, którzy mają żyć, pracować i umierać tylko po to, by rodzić owoc Bogu człowiekowi, by go wielbić w naszym ciele i pozwolić mu panować w naszej duszy, gdyż jesteśmy Jego zdobyczą, Jego ludem nabytym i Jego dziedzictwem. Dlatego przyrównuje nas Duch Święty, pierwszy do drzew posadzonych na roli kościoła wzdłuż potoków łaski, mających rodzić owoc w swoim czasie, drugie do latorośli, której szczepem jest Jezus Chrystus i która ma wydać obfite grona, trzecie do stada, którego pasterzem jest Chrystus i które ma rozmnażać się i hojnie dawać mleko, czwarte do ziemi urodzajnej, którą Bóg uprawia, a której ziarno mnoży się i przynosi plon trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny. Jezus Chrystus przeklął nieurodzajne drzewo figowe i wydał wyrok potępienia na nieużytecznego sługę, który nie umiał pomnożyć swego talentu. Wszystko to dowodzi, że Jezus Chrystus pragnie od nas, słabych ludzi, owoców, to znaczy dobrych uczynków, gdyż dobre uczynki nasze są jego wyłączną własnością, jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Przytoczone słowa Ducha Świętego wykazują, że Jezus Chrystus jest jedynym źródłem wszystkich naszych dobrych uczynków i ma być także ich celem ostatecznym oraz że mamy Mu służyć nie tylko jako najemnicy, ale jako niewolnicy z miłości. 69. Na Ziemi istnieją dwa rodzaje przynależności do kogoś, względnie zależności od czyjejś władzy, zwykła służba i niewola, stąd też mówimy o sługach lub o niewolnikach. Przez kontrakt służebny, jaki chrześcijanie między sobą zawierają, człowiek zobowiązuje się służyć drugiemu przez pewien czas i za pewną opłatą. Natomiast człowiek zostający w niewoli przez całe życie zależy zupełnie od swego pana i jest zmuszony służyć mu bez żadnego odszkodowania lub zapłaty, jak zwierzę, do którego życia i śmierci ma właściciel prawo. 70. Są trzy rodzaje niewoli: niewola naturalna, przymusowa i dobrowolna. Wszystkie stworzenia są w pewnym znaczeniu niewolnikami Boga, gdyż do Pana należy Ziemia i to, co ją napełnia. W niewoli drugiego rodzaju znajdują się złe duchy i potępieni. Sprawiedliwi zaś i święci są niewolnikami trzeciego rodzaju. Niewola dobrowolna jest najdoskonalsza i przynosi najwięcej chwały Bogu, który patrzy w serce, prosi o serce i nazywa się Bogiem Serca, czyli miłującej go woli. Przez dobrowolną bowiem niewolę przenosi człowiek Boga i jego służbę ponad wszystko, choćby nawet prawem natury nie był do tego zobowiązany. 71. Pomiędzy sługą a niewolnikiem wielka zachodzi różnica 1. Sługa nie daje swemu panu wszystkiego, czym jest i co posiada, ani wszystkiego, co może nabyć z czyjąś pomocą lub własnymi siłami, niewolnik tymczasem oddaje się swemu panu całkowicie, oddaje mu bez zastrzeżeń wszystko, co posiada, i wszystko, co może zrobić. Drugi. Sługa domaga się zapłaty za usługi, które panu oddaje, tymczasem niewolnik niczego nie może wymagać, choćby nie wiem, jak pilnie, zręcznie i jak ciężko pracował. Trzeci. Sługa może opuścić swego pana, kiedy zechce, a przynajmniej wtedy, gdy upłynie czas jego służby, niewolnik zaś nie ma prawa opuścić swego pana samowolnie. czwarty. Pan nie posiada nad sługą prawa życia i śmierci. Gdyby go więc zabił jak zwierzę domowe, popełniłby karygodne morderstwo, tymczasem pan niewolnika ma z mocy prawa zastrzeżoną władzę nad jego życiem i śmiercią, i to taką, że może go sprzedać, komu zechce, albo i zabić, jak nie przymierzając, mógłby to zrobić ze swym koniem. Piąty. Wreszcie, sługa pozostaje na służbie u pana przez pewien czas, niewolnik zaś, na zawsze. 72. Nic jak niewola bardziej na świecie ludzi ze sobą nie łączy, nic bardziej nie sprawia, że jeden człowiek pełniejszą staje się własnością drugiego. Chrześcijanin nie zna też innego sposobu, by stać się zupełniejszą własnością Jezusa Chrystusa i jego najświętszej matki, nad niewolę dobrowolną. Przykład dał nam sam Jezus Chrystus, który z miłości ku nam przyjął postać sługi, a potem Matka Najświętsza, która się nazwała służebnicą i niewolnicą Pańską. Apostoł z dumą określa się jako serwus Christi, sługa Chrystusa. W Piśmie Świętym chrześcijanie niejednokrotnie nazywani są serwi Christi, sługami Chrystusowymi. Wyraz zaś sługa, serwus w starożytności nie oznaczał nic innego, jak niewolnika, bo wtedy nie było jeszcze sług w dzisiejszym rozumieniu, a panów obsługiwali tylko niewoli lub niewolnicy wyzwoleni. Katechizm Soboru Trydenckiego, nie chcąc pozostawić najmniejszej wątpliwości, że jesteśmy niewolnikami Jezusa Chrystusa, posługuje się wyrazem wykluczającym wszelką dwuznaczność i nazywa nas Manipia Christi, niewolnikami Jezusa Chrystusa. 73. Twierdzę zatem, iż musimy należeć do Jezusa Chrystusa i jemu służyć, nie tylko jako słudzy lub najemnicy, lecz jako niewolnicy miłości, którzy oddają się mu i poświęcają z wielkiej, a serdecznej miłości, by służyć mu jako niewolnicy, dla samego zaszczytu, że do niego należą. Przed Chrztem Święty byliśmy niewolnikami diabła. Chrzest Święty uczynił nas niewolnikami Jezusa Chrystusa. Chrześcijanie więc koniecznie pozostają albo niewolnikami diabła, albo niewolnikami Jezusa Chrystusa. 74. To, co bezwzględnie orzekam o Jezusie Chrystusie, to samo twierdzę o Matce Najświętszej. Bo skoro Jezus obrał sobie najświętszą pannę za nierozłączną towarzyszkę swego życia i śmierci, swej chwały i potęgi w niebie i na ziemi, to jej udzielił z łaski swego majestatu tychże praw i przywilejów, które On sam posiada z natury, wszystko, co jest właściwe Bogu z natury, jest właściwe Maryi na mocy łaski, jak mówią święci. Według ich zdania, Jezus Chrystus i Maryja mają tę samą wolę i tę samą władzę, wspólnie posiadają tych samych poddanych, te same sługi i tych samych niewolników. 75. Idąc za odczuciami i przykładem świętych i wielu uczonych, można zatem zostać i nazywać się niewolnikiem z miłości Najświętszej Panny, by przez to stać się w sposób doskonalszy niewolnikiem Jezusa Chrystusa. Najświętsza Maryja dziewica jest drogą, którą posłużył się nasz Pan, by do nas przyjść, jest także drogą, którą my. Musimy się posługiwać, by dojść do N i EGO 85. Maryja nie jest jak inne stworzenia, które, gdy się do nich przywiążemy, raczej od Boga nas oddalają niż do Niego zbliżają. Największym pragnieniem Maryi jest raczej to, by nas zjednoczyć z Chrystusem, swym synem, a największe pragnienie jej syna, żebyśmy przychodzili do niego przez jego świętą matkę. Tak właśnie oddajemy Chrystusowi cześć i sprawiamy mu radość, podobnie jakby uczcił i ucieszył króla ten, kto by się stał niewolnikiem królowej, chcąc przez to stać się doskonalszym poddanym i niewolnikiem króla. To też święci ojcowie Kościoła, a za nimi święty Bonaventura, wyraźnie mówią, że Matka Najświętsza jest drogą prowadzącą do Chrystusa.